Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest ostatni już odcinek Let's Play Sonic 4, epizod pierwszy. Tak, prawdopodobnie przed tym, jak się z wami przywitałem, mieliście Special Stage, tam pewnie w lewym górnym rogu było przedstawienie, kto ze Special Stage nagrał. I tak, odblokowaliśmy X Station Zone. Co trzeba zrobić, żeby to odblokować? Musicie pokonać wszystkie zony, aby odblokować to w menu głównym. Jeżeli chodzi o Special Stage World... chwila... zamknę... okno. Okej. Więc tak, mała synchronizacja, żeby nie było. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Więc tak. Jeżeli chodzi o Special Stage World, to musicie pokonać też jeden Special Stage. Więc Final Showdown in Space. I będziecie ogólnie mieli dwa zakończenia gry, chyba. Albo jedno z Super Sonikiem. Chwila, moment. Dobra. X Station Zone. To jest prawie tak samo jak Dead X Zone. Tylko że w tym. Tylko że tutaj jest taka różnica, że to jest praktycznie boss rush. Więc mamy tutaj wszystkich bossów z całej gry i musimy ich pokonać znowu. Ale na szczęście są tu checkpointy, żeby nie było. Już pokonany. Pierwszy Eggman I ogólnie są tu też nowości, jeżeli chodzi o niektórych bossów. I są takie fajne przejścia i ta nieziemska ziemia. Pixel 2015. Dobra. Kurde, był taki trik fajny, żeby po prostu tego bossa tak jakby... Dammit. Kurde. Dobra, to był fail. Przyznaję się do błędów. Nikt nie jest idealny, ale w szczególności, więc po prostu przejdźmy to tak jak trzeba. Tak? O to mi chodziło. Ha! I teraz mi się tą pętlę udało zrobić. Świetnie. A w oryginalnym bossie mi się nie udało. Świetnie. Okej, okay, myk. No, Sonic, kurde. Ta fizyka. O, okej. Okay. Ta ziemia wygląda epicko, tyle mogę powiedzieć. I teraz boss z Lost Labyrinth Zone. Kurde! Chciałem go trafić tak raz dodatkowy, bo można jak się to unosi. Naprawdę ludzie to robimy, przechodzimy Sonica 4. Okej. Ale kurde, tak zlamić, żeby umrzeć na X Station Zone, to jest po prostu... To jest stres, ludzie, bo kończy ten let's play, to jest taki stres. Kurde. Nie będę się tłumaczył, po prostu zlamiłem i tyle. Kurde, Super Sonikiem mógłbym do niego doskoczyć, po prostu jego tak nawalać. Tylko szkoda, że Super Sonic jest zablokowany w X Station Zone. Tak, serio, nie możecie grać Super. Zgłaszam protest. O, właśnie. Tak to trzeba zrobić. Szybciej, Lost Labyrinth Zone boss. Wow. Uff. To jest najgorsze, bo nie możecie uciec w lewo albo w prawo, tylko musicie akurat tam, gdzie stoi Eggman, co jest strasznie trudne. Ha. Dobra, ale nie ma tutaj zbytnio żadnych ciekawostek, poza tym, że to jest
to nie ten Sonic. Nie no, X-Station jest ogólnie kreowany na taki Dead Egg Zone, tylko że nie. Na jajo śmierci. Żeby było jeszcze śmieszniej, tak powiem. I teraz powinien być boss z Mad Gear Zone. Tak. Okej, okay, jadmy. Tam boss jest akurat najlepszy, bo gdy z nim walczymy, to z tyłu się otwiera... otwieram te okna i widać ziemię. Znaczy, tak jakby okna, tak nazywam po prostu. Jak zauważyliście, te baloniki pękają, kiedy uderzymy w Eggmana, więc to jest całkiem przydatne. Nie powiem, że nie. O właśnie. A, nie widać ziemi. Kurde, tak myślałem, że widać ziemię. Ale dobra. I teraz czas na ostateczną walkę. To już ludzie nie mają przerwki. Teraz kończymy Sonica 4. I tylko trzeba się będzie przyszykować na epizod Metal. Myk. I oczywiście Eggman jest najszybszym człowiekiem, jaki żyje. Bo może dorównać Sonicowi. Okej, okay, jak myślicie, i pewnie myślicie, nie no, serio, zrobili Dead Egg Robo? Tylko że z pierścieniami, ale ułatwienie, prawie jak Generations, ale nic bardziej mylnego, moi drodzy. Ten boss może i wygląda jak Dead Egg Robo, ale do czasu. Ale epickie jest to, że w tle mamy ziemię właśnie. No to pięknie wygląda. Szkoda, że tak nie ma w tych klasycznych Sonicach. Znaczy wiem, że pewnie by nie mogły tego utrzymać Mega Drive, ale... Więc co bądź, gdyby się tak dało, to byłoby fajnie. Umrę. No, niestety stałem w takim miejscu, gdzie nie było szans na to, żebym uciekł. Znowu moja wina. Umarłem już 3 razy, już nie pozwolę, żeby kolejny raz umarł. Więc jak widzicie, Eggman tutaj też trzyma gardę jako taką swoją ochronę i nie możemy go w tym czasie uderzyć. Bo jest to najzwyczajniej w świecie niewykonalne. Tylko kurde, szkoda, że Sonic nie ma jak w Sonicu Lost World takiego super homing ataku, że wiecie, że może uderzyć kilka razy. W sensie, że tak się odbijemy i myk i nie odlatuje, tylko możemy jeszcze któryś tam raz. O, i właśnie o to chodzi. Ha! No, nawet fajnie to wyszło. Błagam, że się teraz nie będzie wracać. O. A jednak się nie wrócił, cwaniaczek. I teraz cały myk. Teraz, gdy on jest tak naelektryzowany, nie możemy go uderzyć. Musimy czekać, aż on właśnie wystrzeli te swoje łapska. Musimy usadowić się w jakimś miejscu i je odbić w jego stronę. I teraz dopiero możemy go uderzyć. Okej, okay, teraz... I właśnie tak cały czas walka wygląda. Ale najgorszy jest ostatni moment, kiedy już go prawie pokonaliście. To jest chamstwo ostateczne. Przekonacie się wkrótce, o co mi chodzi. Myk. Ale w zasadzie możecie cały czas tak nawalać w te ręce. O, właśnie. O, to znaczy, że już trochę mu... to jeszcze niedługo ta walka potrwa. Jak on wystrzeliwuje sery, to znaczy, że... No tak, jeszcze... Z 2, maksymalnie 3 razy musicie tak... tak mu wystrzelić tą rękę.
Okej, okay, bankę. O właśnie, o to mi chodziło. O. Tada! Właśnie przeszliśmy z Sonika 4, epizod pierwszy. Dziękuję, dziękuję. 10 minut. To tyle, co mi pozostało do powiedzenia. I teraz prawdopodobnie po tym, jak przemnie ten screen, to dostaniecie ten good ending, który jest świetny. A bad ending to wygląda tak, że po prostu Sonic idzie i... A nie, to zaraz pewnie zrąbałem kompletnie. Więc tak. To by było na tyle w Soniku 4, jeżeli chodzi o moje granie. I teraz czas na opinię moją o tej grze. Więc tak, o samym epizodzie pierwszym mogę tylko powiedzieć, że no fizyka tutaj niezbyt wyszła. Muzyka nieziemska, epicka. Gameplayowo trzyma poziom klasycznych Soników. No i no co? No tyle mogę powiedzieć. Dzięki wam za oglądanie tego. Zostawiam was oczywiście z napisami końcowymi. Mam nadzieję, że wam się podał ten let's play. Oczywiście oczekujcie epizodu Metal, który będzie wkrótce. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Albo jeszcze może w tym. Dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.